Cześć, witajcie. Mamy 12 stycznia 2024 roku i przenosimy się na Ukrainę. Jednak zanim prześledzimy sobie linię frontu, tego ogromnego, można powiedzieć, frontu, który rozpościera się od Morza Czarnego aż po Charkowszczyznę, kilka takich uwag a propos polityki dookoła tego konfliktu. Między innymi tutaj ciekawostką jest, co donosi Bloomberg, że Stany Zjednoczone w czasie spotkania w Davos naciskały na Zełenskiego, by ten porzucił cel, jakim jest całkowite zwycięstwo nad Rosją w imię innego celu. No i tutaj mamy ciekawe, można by sobie zadać pytanie, co jest tym innym celem? No bo jak tak prześledzimy konflikty prowadzone przez Stany Zjednoczone, no bo nie ma co ukrywać, że prawda, że ten konflikt prowadzą Stany Zjednoczone z Rosją, tutaj Ukraina jest tylko pośrednikiem, to te cele były różne i tak naprawdę były weryfikowane w miarę rozwoju sytuacji. No bo jeżeli tym innym celem będzie na przykład to, co było w Wietnamie albo w Afganistanie, no właśnie, tego nie wiemy. Oczywiście problemy są i problemy są również po stronie amerykańskiej i tu są głównie problemy finansowe. No bo to nie jest tak, że przez dwa niemalże już lata konfliktu Stany Zjednoczone nie poniosły żadnych kosztów, a teraz szykuje się trzeci rok wojny. I na przykład prezydent Biden chciałby dostać na tą wojnę około $60 miliardów. $60 miliardów, no to w ogóle z punktu widzenia Polski to jest ogromna, prawda, kwota. Nawet jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to jest jednak znaczący wydatek. I te $60 miliardów ma sobie konsekwencje, jeśli chodzi o gospodarkę, bo te dodatkowe wydatki, które na tą wojnę wysyłane były do tej pory, wcale tej gospodarce nie służą, a Stany Zjednoczone mają inne problemy na świecie, inne problemy swoje wewnętrzne, problemy na granicach. Na przykład też ostatnio wyszło, że około $1 miliard pomocy ukraińskiej znikło bez kontroli. Nie wiadomo, co się stało ze środkami o wartości około $1 miliarda. Co z nimi zrobili Ukraińcy? Nie mają nad nimi żadnej kontroli. Także to na pewno też tej sytuacji nie pomaga. I co się z tym wiąże? Wsparcie także społeczeństwa amerykańskiego dla pomocy Ukrainie też na pewno spada. I możemy to między innymi oglądać tutaj na materiale filmowym, jak liczna była manifestacja ku pomocy, ku wspieraniu Ukrainy przez Stany Zjednoczone. No chyba liczbę osób tutaj można by dosłownie policzyć na palcach rąk. Z drugiej strony w ramach dotychczasowej pomocy na Ukrainę trafiły m.in. czołgi Abrams wersji M1, które już wiemy, że na Ukrainie są. Ukraińcy się na nich szkolą. Natomiast na razie nie mamy żadnego potwierdzenia o tym, by te maszyny brały już udział w walkach. Wiemy, że są z nimi jakieś problemy. Mamy tutaj informacje od samych Ukraińców, którzy między innymi narzekają na pewne rzeczy związane z eksploatacją Abramsa, jakieś chodzi o filtry, no i chodzi też między innymi o ogromne zużycie paliwa tej ciężkiej maszyny i powiem szczerze, ja mam wątpliwości, czy ta maszyna w ogóle, jak ona się będzie spisywała na takim froncie, jak tutaj konflikt rosyjsko-ukraiński. No na pewno przy obecnej, może zamarzniętej ziemi to jeszcze tak, ale co będzie, kiedy przyjdą roztopy? Szczerze mówiąc, to wątpię. A natomiast jest też ogłoszenie, słuchajcie, jest też ogłoszenie o pracę, to taka ciekawostka dla tych, którzy szukają pracy, może akurat w nowym roku. Proszę bardzo, słuchajcie, naprawdę intratna propozycja. Federacja Rosyjska szuka ochotników, słuchajcie, do służby. No i jeżeli byście byli zainteresowani, to za samo podpisanie umowy proponuje 560 tysięcy rubli, co przy obecnym kursie stanowi około 20 tysięcy złotych. Wynagrodzenie miesięczne to już po przeliczeniu na złotówki od około 10,5 tysiąca złotych do 15 tysięcy złotych. Zapewne w zależności tutaj od pełnionej profesji, stanowiska, czy to jest oficer, czy to jest szeregowy, jakie są warunki zatrudnienia. Między innymi wojsko zapewnia bezpłatny dojazd z dowolnego miasta Federacji Rosyjskiej do punktu odbioru. No to musieliby się tak do Kaliningradu pewnie dojechać i sam już by was zabrali. Pracę w państwowej firmie, gwarancje, świadczenia socjalne, bezpłatną komisję lekarską, zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także szkolenie.
Jedyne, co jest wymagane, to no niestety obywatelstwo rosyjskie, no ale może jak ktoś miał kiedyś dziadka albo pradziadka w Armii Czerwonej, to by się mógł załapać. Oczywiście to jest tak tutaj w formie, wiecie, pół żartem, pół serio. A tak naprawdę, no tu widzimy mniej więcej skalę zaangażowania strony rosyjskiej. Taka służba, no oczywiście te pieniądze są duże i na pewno powoduje, że tych ochotników na dany moment nie brakuje, a wojsko rosyjskie potrzebuje ich dużo, bo straty są i nie ma co tu ukrywać. Ginie bardzo dużo Ukraińców na tej wojnie, ale ginie też bardzo dużo Rosjan czy też innych, prawda, ludności zamieszkującej Federację Rosyjską. No dobrze, słuchajcie, a teraz przechodzimy już bezpośrednio na front. Słuchajcie, więc zaczynamy. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od Chersonia. Generalnie można powiedzieć, że tyczy się to zarówno Chersonia, jak i całej linii frontu. To jakichś takich większych wydarzeń, czy też większych bitew nie było tutaj miejsca. Moim zdaniem jest to związane z dwoma, może trzema tutaj powodami. Pierwszym z nich jest, dla tych, którzy nie wiedzą, to, że święta Bożego Narodzenia w Kościele Prawosławnym przypadają później niż u nas i właśnie one teraz miały miejsce, dlatego też zapewne żołnierze rosyjscy, którzy no, w sporej części są wyznania prawosławnego, dostali po prostu, no wiecie, odpoczynek. Tak? No, są święta, dobra, odpocznijcie sobie tutaj, zjedzcie coś. Mieliśmy materiały, gdzie w takich kaplicach, cerkwiach podziemnych, w ziemiankach popi odprawiali msze. Mieliśmy materiały z, tutaj widzimy, prawda, no, z wieczerzy, jaką jedli. Także na pewno dowództwo dało po prostu żołnierzom odsapnąć. To jest myślę, że jedna z takich głównych powodów. Drugi jest też oczywiście taki, że warunki się zmieniły, tak? Bo przyszła naprawdę zima i to powoduje utrudnienia we wszystkim. W działaniu sprzętu, w działaniu lotnictwa, w działaniu sprzętu ciężkiego. Sam żołnierz jest mniej chętny, prawda? No i wszyscy to jakby troszkę rozumieją, choć oczywiście na pewno dowództwo chciałoby dużo więcej wymagać od żołnierzy. Natomiast trzecim takim tutaj myślę, że też możliwym powodem może być to, że po tej grudniowej, można powiedzieć, rosyjskiej ofensywie, która właściwie miała miejsce na całej niemalże linii frontu, mieliśmy tutaj jakby no, wyczerpanie sił strony rosyjskiej. Zapewne, jeżeli chodzi o zużycie amunicji, zapewne, jeżeli chodzi o zużycie samego żołnierza, nawet nie chodzi o czysto stricte, ale też oczywiście zabitych, rannych, ale takie fizyczne zmęczenie, że musi dojść po prostu do rotacji sił, do rotacji jednostek. Myślę, że po prostu to się w tej chwili dzieje. Ale nie wszędzie są miejsca, gdzie te walki toczą się intensywnie w ciągu ostatniego tygodnia, jeśli chodzi o Krynki. Tutaj ta wojna jest troszkę inna. Tutaj nie mamy takich walk, można powiedzieć, żołnierskich, dosłownie, żeby sobie to uświadomić. Na tym odcinku frontu właściwie chodzi Krynki, ale też cały Cherson. Tutaj są głównie wymiana artylerii, działania dronów i tutaj o tym ostatnio informowałem, prawda, zostały upolowane systemy przeciwlotnicze. Wcześniej donoszono, że tutaj były patrioty, i rzeczywiście chyba nie do końca, ja w to powątpiewałem. Natomiast rzeczywiście Ukraińcy rozmieścili tutaj spore systemy broni przeciwlotniczej. Wiemy, że zostały tutaj zniszczone IRIS-y niemieckie, zostały zniszczone inne systemy sowieckie, postsowieckie. Tak naprawdę o ilości ich do końca może nie wiemy. No wiemy to, co zostało na przykład ujawnione, tak? Natomiast jeżeli chodzi o to tutaj, co się działo, no na pewno przyniosło to skutek taki, że wróciło lotnictwo rosyjskie na ten teren i dalej tutaj rozpoczęło się ponowne bombardowanie przy użyciu fabów, choć nie już o takim intensywnym działaniu, jak było to wcześniej. W samych Krynkach, no cóż, trwa, można powiedzieć, dalej rzeź. Rzeź ukraińskich no, piechocińców, tak można to po prostu nazwać. Oddziały piechoty morskiej, które tutaj się znajdują, prawdopodobnie głównie to są żołnierze 38. Brygady Piechoty Morskiej, ale tak przynajmniej było w jakiejś fazie, natomiast teraz trudno powiedzieć. Mogą to być po prostu żołnierze przerzucani z wszystkich jednostek, kto już po prostu pozostał żyw i chętny. No tutaj trwa po prostu masakra. Moim zdaniem masakra, która jest dosłownie na rzecz nie wiadomo czyją, jaki jest jej powód, bo
Rosjanie sobie tu otoczyli ten teren, obkładają ten fragment po prostu bombami i artylerią, jak mogą to też samolotami, rakietami i efektu z tego nie ma żadnego. To nie wiąże żadnych moim zdaniem wielkich rosyjskich sił, bo te rosyjskie siły i tak by tutaj były, one by tak by tak pilnowały lewego brzegu Dniepru. Zużywa to amunicję, rzeczywiście trzeba przyznać, zużywa to amunicję stronie rosyjskiej. Natomiast jakim kosztem? Mamy tutaj wylew filmów, których nie można pokazać, bo one nawet w telewizji nie mogą być pokazane, w którym po prostu widzimy olbrzymią ilość ciał ukraińskich żołnierzy leżących na brzegach rzeki. Tutaj głównie chodzi o rzekę Dniepr i rzekę Konkę. Bo żeby dostać się do Krynek, nie tylko trzeba pokonać Dniepr, oczywiście to jest główna przeszkoda wodna, ale trzeba pokonać też Konkę. Konki się nie da przejść w pław. Konkę trzeba przepłynąć łodzią i zapewne główny szlak przebiega tutaj o następnie rzeką Konką do pewnego momentu, skąd żołnierze wysiadają i dalej przechodzą już do Krynek. Pieszo, to jest kolejna rzecz. Zimie, w lodowatej wodzie, w tych warunkach. Jeżeli taka łódź, a mamy dużo przykładów zniszczonych takiej łodzi przez drony. Drony rosyjskie po prostu polują tutaj. To jeżeli wpadniesz do takiej wody i jesteś ranny, utoniesz. Masz na sobie olbrzymią ilość sprzętu, amunicji i wszystkiego, co potrzebne ci jest po prostu do wojowania, albo w ogóle przetrwania, można powiedzieć. I oczywiście wersja oficjalna jest taka, jak widzicie tutaj na filmie, radośni ukraińscy żołnierze przekraczają łódką rzekę i płyną do Krynek, gdzie sobie spędzają, prawda, w przemiłym tutaj zimowej scenerii czas. Natomiast oczywiście prawda jest zupełnie inna i tutaj zamierzam zaczytować wywiad, jaki ukazał się Washington Post. W naszej tutaj przestrzeni medialnej takie raczej wywiady z żołnierzami ukraińskimi rzadko się odbywają. Jeżeli pozwolicie, to go wam po prostu przeczytam skrót. Jeżeli was to nie interesuje, po prostu przesuńcie dalej. Jest to wspomnienie żołnierza piechoty morskiej, który był pod Krynkami. Obudziłem się gotowy na śmierć. Przepłynęliśmy rzekę śmierci, Dniepr, po której 2 tygodnie temu już zaczęły pływać nasze oddziały. Pływają tam zwłoki ukraińskich żołnierzy od 2 tygodni. Rzucono nas jak kawałek mięsa wilkom. Mamy straty, jest wiele strat, ale żadnych rezultatów. Po drodze nasi ranni towarzysze utonęli. Ciężkie plecaki ściągnęły ich na dno. Wszystko to kilka kilometrów od brzegu wsi Krynki, która została przez nas zajęta. Mieliśmy ze sobą kilka puszek sardynek i 45 kg amunicji do wszystkiego. No, pewnie chodzi o to, że po prostu no, oprócz żołnierz, oprócz swojej amunicji musi zabrać też do moździerzy, broń przeciwpancernej i tak dalej. W Krynkach nie mogliśmy się umocnić. Poziom wody sięgał poniżej jednej łopaty. To wynika z tego, że po rozlaniu Dniepru wody gruntowe też się podniosły. I w Krynkach po prostu nie da się okopać. Krynki są. To była wioska, to nie jest jakieś miasto, to jest wioska, które są po prostu jednym zwałem gruzów, więc możesz się ukryć w tych gruzach, natomiast nie możesz okopać, nie możesz wykopać transzei, okopu, ziemianki, nie da rady po prostu, bo od razu wychodzi woda gruntowa. Pierwszego dnia o 8 rano w szeregach pozostało tylko 8 z 30 piechurów, reszta została zabita lub ranna. 8 z 30. Strzelali do nas w dzień i w nocy. Wkrótce otrzymałem ranę od odłamka w udo ze wstrząśnieniem mózgu, powiedział żołnierz Dimitri. No nie wiemy, czy to jest oczywiście prawdziwe imię. Słuchajcie, ten obraz to tak naprawdę obraz tragedii żołnierza. I wojny, jakie miały miejsce w historii ludzkości, takich obrazów mają pełno. I tutaj Krynki są przykładem moim zdaniem totalnej głupoty. Bo są miejsca, gdzie czasami trzeba, gdzie czasami rzeczywiście dowódca musi wydać taki rozkaz, musi poświęcić czasami życie żołnierzy w imię jakiegoś celu. Natomiast tutaj celu nie ma żadnego. Jest cel polityczny. Ten cel jest po prostu polityczny. Poniekąd można by powiedzieć, że jest to cel wyższy. Chodzi o to, by władze ukraińskie mogły wykazać Stanom Zjednoczonym, światu i publicznie. Zobaczcie, zdobyliśmy przyczółek na Dnieprze. Jesteśmy gotowi, żeby przekroczyć Dniepr, żeby iść na Rosjan, ale potrzebujemy broni, pieniędzy, amunicji i tak dalej. Ci żołnierze giną wobec tego, jakby tutaj chyba jedynego celu. Ja nie wiem, czy ten cel ma sens.
No, ale to chyba tak trzeba sobie to po prostu, czy nam się podoba to, czy nie, jakoś uzasadniać. W ostatnim czasie mieliśmy też ataki artyleryjskie tutaj w rejonie samego Chersonia. Tutaj trwały ostrzały, rozpoznanie wcześniej rejonów koncentracji wojsk ukraińskich, składów i tak dalej. Okej, słuchajcie, przenosimy się na Zaporoże. Tutaj niewielkie działania miały miejsce na południe od stepowego, ale to jest to stepowe, tutaj może Kamieńskie, może bardziej tutaj należy kierować. Żadnej tak naprawdę większej korekty tutaj, jeżeli chodzi o front, nie mamy. Jak wspomniałem, również tutaj na odcinku Robotyne, Werbowe nastąpiło pewne wyciszenie, choć Rosjanie próbowali, jeszcze sobie zbliżmy, tutaj dalej kontynuować swoje natarcie tutaj w tym kierunku. Tutaj mamy zaznaczoną linię ukraińskich umocnień, które prawdopodobnie będą tutaj się opierały, no ale będzie to bardzo niebezpieczne, bo jeżeli Rosjanie dojdą tutaj do tego rejonu, a myślę, że nie do końca mogą tutaj próbować to zrobić, ale jeżeli by to się im udało, no to wtedy Robotyna będzie z trzech stron zamknięty, no jego sens, jego trzymania będzie żaden. Natomiast tu mamy teren płaski, tu mamy wzgórza, więc podejście jest bardzo trudne i nie wiem, czy Rosjanie będą do końca tu próbowali. Moim zdaniem, co widzę po ostatnich ich działaniach, jakie robią w innych rejonach, będą próbowali zrobić to inaczej. Będą próbowali pójść nawet nie tędy, gdzie tu mamy obniżenie, tylko pójść wzdłuż tutaj tego wzniesienia. Tak samo ostatnio robią na południu od Bachmutu, tak samo ostatnio robią na północ od Bachmutu i wydaje się, że to jest taka nowa taktyka, że nie atakujemy wzgórza, nie atakujemy po terenie płaskim, tylko idziemy wzdłuż wzgórza. Tak samo ostatnio próbowali robić w okolicach Siewierska, o czym będzie później, nieudanie. Także moim zdaniem mogą próbować tutaj iść Rosjanie z tej strony. Na dany moment nie było większych zmian frontu. Ukraińcy wycofali się, trzymają tutaj ten rejon, trzymają Robotynę. Wojska rosyjskie próbowały jedyne co dokonać podejścia bliżej pod samą Robotynę, czyli włamania się tutaj od południa. Na razie to się nie udało, nie mamy żadnych tutaj potwierdzonych zmian linii frontu w tym rejonie. Natomiast oczywiście cały czas trwa bardzo intensywna walka dronów, artylerii i co trzeba zauważyć, tyczy się to właściwie, co zauważyłem, całej linii frontu. Ukraińcy musieli dostać jakąś sporą pomoc, jeżeli chodzi o drony. Musiała przybyć duża liczba dronów, dlatego że po takim totalnym wyciszeniu, jakie mieliśmy ostatnio, jeżeli chodzi o ukraińskich droniarzy, zwiększyła się bardzo ich działalność przy zmniejszonej ilości artylerii. Jakby wydaje się, że łatwiej było pozyskać w tej chwili Ukraińcom lub uruchomili swoje zapasy, by zastąpić działanie artylerii w imię działalności dronów, co zresztą Rosjanie już od pewnego czasu wydaje się, że robili. Także konflikt ewoluuje. Rosjanie też ostatnio wykorzystywali bardzo dużą ilość dronów. Być może rzeczywiście nad wykorzystywali, dlatego na pewno zużyli sporą ilość swoich zapasów. No dobrze, słuchajcie, tutaj jakby mówię, nie ma także większych zmian. Przenosimy się wzdłuż linii frontu. Nic tutaj się konkretnie większego nie działo, na czym warto by byłoby zawiesić oko. Natomiast no, tutaj jest rejon Nowomichajłowiwki i Marinki i tutaj sobie omówimy, bo tutaj coś się działo. Słuchajcie, tutaj coś się działo i tutaj są sukcesy ukraińskie tym razem. Tutaj Rosjanie mieli dużą szansę, tak? Odnieść duży sukces, jeżeli chodzi o Nowomichajłowiwkę i to, co ostatnio mówiłem, mi się nie udało. Natomiast zostali zatrzymani na północy, tutaj w tym rejonie i póki co zostali zatrzymani, tutaj doszło do rotacji ukraińskich sił, znaczy przybyły jednostki bardziej zaprawionej, doświadczonej, lepiej na pewno wyszkolonej brygady. No i to zaowocowało. Kontratak ukraiński również miał miejsce na południu. Właściwie ciężko nam powiedzieć tak do końca, ale wydaje się, że Rosjanie zostali już całkowicie wyparci tutaj z południowych przedmieści Nowomichajłowiwki, bo oni tutaj wchodzili tutaj aż w ten rejon w pewnym momencie. Zostali wyparci z cmentarza, zostali wyparci tutaj z tej bazy tutaj jakiejś samochodowej, która się tutaj znajduje i prawdopodobnie wkrótce mogą zostać wyparci całkowicie i będą musieli się wycofać. I to jest oczywiście no niedobre, bo z ich punktu widzenia znacznie łatwiej się walczy, kiedy trzymasz już jakiś taki rejon i możesz tutaj dojechać. No bo jeżeli znowu zostaną wyparci z tego rejonu, no to mamy teren, zobaczcie, kompletnie płaskie pole. Tak? I teraz znowu trzeba je pokonywać i zdobywać. I teraz jeżeli jedziesz tutaj BWP-em, żeby dostarczyć żołnierzy, to ten BWP znowu Michałowiwki, gdzieś zasadzone oddziały z bronią przeciwpancerną na jakiego zasięgu, no będą znowu dziesiątkować. Także tutaj porażka Rosjan. Nie da się ukryć,
porażka Rosjan. Nowa Michałowicka oczywiście jest obkładana bombami, faby tutaj naprawdę latają gęsto. Natomiast jest tu sukces regionalny strony ukraińskiej, która ten front nie tylko ustabilizowała, ale odepchnęła Rosjan, ale przede wszystkim doprowadziła do tego, że szansa, jaką tu miały wojska rosyjskie, została przez nich zaprzepaszczona i wydaje się, że już na dany moment ta szansa nie wróci. No tutaj po prostu był taki moment, że po prostu słabość wojsk ukraińskich mogła zostać wykorzystana, nie została. Jeżeli chodzi o pobiedę, żadnych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o Marinkę, po jej zajęciu wojska rosyjskie chwilę odsapnęły, ale teraz zaczynają iść dalej naprzód w kierunku Georgijewki, bo tu już mamy następną miejscowość, Georgijewkę. I teraz w tym momencie trwają walki już ruiny, prawda, tutaj cerkwi, która się miała w tym miejsce. Mniej więcej w tym momencie przebiega linia frontu, wiemy to z materiałów golokowanych. Tutaj przebiega linia frontu na północ tego zbiornika i na południe również mamy potwierdzone tutaj działania wojsk rosyjskich, które no będą próbowały pewnie dom po domu. No biorąc pod uwagę, że zajęcie Marinki zajęło im 2 lata, no to zajęcie Georgijewki, no to już jest bardziej wioska, bo Marinka to było takie miasteczko. Teraz szczerze mówiąc nie wiem, czy Georgijewka to ma status miasteczka czy wioski. Tam to trochę jest tak inaczej jak u nas. No ale to może także zająć długo. Natomiast tutaj, jak możecie zobaczyć na materiale filmowym, pierwsi jeńcy ukraińscy z Georgijewki zostali oczywiście już zdobyci. Jakie oddziały tutaj bronią? Być może są to oddziały jakiejś obrony terytorialnej? No nie wiem. Przyznaję się, tutaj tego faktu nie rozpoznałem do końca. Jeżeli chodzi o rejon Awdijewki, tutaj można powiedzieć, że również zatrzymanie, można powiedzieć, ofensywy rosyjskiej. Właściwie takie największe walki to się toczyły tutaj na południe, w okolicy Pierwomajskiej, po nieudanym rosyjskim ataku na Pierwomajskiej, zatrzymanie przez Ukraińców. No tutaj jakieś działania w tym rejonie ostatnio, to w ogóle nawet nie warto o tym wspominać, myślę, bo to wiecie, to jest parę metrów w tą, parę metrów w tą, to się front przesuwa codziennie. Dalej nieudane próby strony rosyjskiej, wejścia dalej głębiej w zabudowanie Awdijewki. Tutaj walka o to skrzyżowanie to już się toczy chyba z 3 tygodnie i po prostu no, bez żadnych sukcesów. Nieudane tutaj próba wejścia strony rosyjskiej również od tej strony do Awdijewki. Walki w rejonie ogródków działkowych. Tutaj linia frontu stoi i pewnie nawet ciężko ją do końca byłoby, wiecie, określić, która altanka jest czyjaś. No bo tak trzeba to sobie wprost powiedzieć, która altanka jest czyjaś, bo to dosłownie to tak przebiega. No ale wiemy, że mniej więcej tak przebiega linia frontu. Mamy tam jakieś materiały geolokowane, które nam najbardziej jednak potwierdzają to, co się dzieje. Koksochim bezpieczny. Nie wydaje mi się, żeby na dany moment była możliwość tutaj wejścia Rosjan do Koksochimu. Ten rejon będzie bardzo twardo trzymany. Myślę, że wcześniej miasto by zostało opuszczone niż sam rejon Koksochimu. Walki wpierw wstępowe czy też pietriwskie tutaj nadal trwają. Można powiedzieć, że ta linia frontu tutaj niezmienna już od dłuższego czasu, to zarówno z tej strony, jak i na północ od Krasnogorivki. Po prostu no, nastąpiło takie wyciszenie frontu, to o czym mówiłem wcześniej. Mamy raczej tutaj spokój. I przechodzimy dalej na północ, w rejon bachmucki, który tak umownie już można powiedzieć zaczyna się od tutaj tego rejonu Kliszczyjewka, Andryjewka, Kurdomiwka. Dalej trwają walki tutaj chyba jedno takie z najbardziej zażartych, bo te walki tutaj już trwają od jesieni po wcześniejszych sukcesach ukraińskich. Teraz kontruderzenie strony rosyjskiej, która odzyskała swoją linię frontu, zabezpieczyła Kurdomiwkę, Andryjewkę. W ostatnim czasie próbowała tutaj wzdłuż, o właśnie to co mówię, tutaj mamy Kliszczyjewkę, nie wchodzić tutaj, próbowała wzdłuż tego wzgórza. Początkowe sukcesy, niestety teraz dla nich już zastopowane. Strona ukraińska utrzymała tutaj tę linię frontu, trzyma dalej Kliszczyjewkę i tutaj można powiedzieć maszynka do mielenia, ale bez żadnych zmian. Także po początkowych sukcesach, jeżeli chodzi o zachodnie przedmieścia Bachmutu, obecnie linia frontu stanęła. Natomiast najciekawsze rzeczy dzieją się chyba na północ od Bachmutu i tutaj
To jest to, o czym już wspominałem, czyli rejon tak, wioski Bogdaniwka, która jest no, rejonem umocnionym, można powiedzieć. Słuchajcie, i tutaj no wiem, że często jest tak, że może ktoś to z tydzień na tydzień ogląda te materiały, czy też materiały kogoś innego, wie, że te rejony się powtarzają, bo są zawsze na froncie takie miejsca kluczowe, o które się walczy. I tak samo było na przykład w czasie II wojny światowej, że to są często miejsca uwarunkowane na przykład przez teren albo przez zabudowę i bez względu na to, czy ten front szedł na przykład we wrześniu 1939 roku, czy wszedł zimą 1945 roku, to na przykład walki się często powtarzają w tych samych miejscach i tutaj też tak będzie. Trudno oczekiwać, żeby nagle rodziły nam się jakieś nowe miejsca, dlatego że po prostu często teren, zabudowa dróg, zabudowa miast warunkuje miejsca, w których się toczy batalia. Tutaj mały sukces strony rosyjskiej. O, został zajęty tutaj cmentarz. Który się w tym miejscu znajdował. Rosjanie przesunęli się delikatnie drogą 506. Zajęli cmentarz. No, takie są realia. Walka się toczy o wszystko, nawet o cmentarz. No i tutaj dalej już jest rejon, teren, przepraszam, otwarty. I no ciekawe. No chyba, że tutaj mamy, tu mamy teren bardziej zalesiony, jakiś taki krzaczasty. Tutaj na pewno strona ukraińska będzie tutaj łatwiej się mogła jej bronić. I zdobycie tego na przykład miejsca będzie na pewno opłacone albo niezdobycie dużą ilością krwi żołnierzy. Tutaj wzdłuż tej drogi posuwanie się nie do końca jest mądre, dlatego że tutaj mamy po prostu zagłębienie. No i mamy Bogdaniwkę. Tutaj, bo tu już mamy wzgórza, czyli jakby od tej drogi w tą stronę są wzgórza, dlatego też Rosjanie atakują wzdłuż tej Bogdaniwki. Wydaje się, że taką taktykę w tym momencie przyjęli. Próbowali ją od południa podejść, próbowali ją podejść od północy. Nie udało tu się. I dlatego, że to jest teren przy obecnej wojnie trudny do zdobycia. Tak? No bo co może zrobić? Jakby szedł żołnierzem otwartym w telerierze, w takim terenie, no to go powystrzelałem i artylerią zniszczą. Jeżeli puścisz BWP, czyli czy jakieś transportery z żołnierzy, to tak jak ostatnio, jak było na północy pod Sikiwką, to po prostu z dronów albo z jakichś przeciwpancernych PPK zostaną one rozstrzelane. Dlatego to wszystko warunkuje, że działania toczą się często właśnie głównie w terenie zabudowanym i sama Bogdaniwka jest szturmowana. Walki trwają, na pewno podejrzewam, są bardzo zażarte i będą one trwały. Jeżeli Rosjanom starczy sił, no to będą przepychać tutaj Ukraińców, żeby wyprzeć z tej Bogdaniwki, a jeżeli nie, to zobaczymy. Na razie takich intensywnych walk tutaj nie było, z tego co mi się wydaje. Myślę, że to jest związane z tym, co mówiłem na początku, po prostu no, przerwa świąteczna i przechodzimy w łuk Siewierski, tak można to by nazwać. Kiedyś był łuk Kurski, teraz mamy łuk Siewierski. Słuchajcie, no to jest naprawdę tylko w drugą stronę. Ale tak już mówiąc na serio, tutaj też mieliśmy miejsce walki, miały miejsce w tym rejonie na północ. No i Rosjanie bardzo by chcieli, mi się wydaje, bo tu mamy rzekę Doniec Siewierski, pamiętacie ją z początku wojny. No i Rosjanie chcieliby znowu do niej dojść, ale to nie ma szans. Znaczy walki tutaj w tym rejonie, tutaj bardzo zalesionym, trwają już od miesięcy bez sukcesu dla żadnej ze stron. Rosjanie często próbują, ale my tu mówimy, wiecie, o samym na przykład walki, czy w kierunku na Termę, czy Makijówka, to są wszystko przepychanki. Jeżeli nawet jednej stronie się uda zdobyć parę metrów terenu, parę metrów w drugą, nie wpływa to kompletnie na przebieg całej linii frontu na tym obszarze. Rosjanie są silni umocnieni na tych wzgórzach, Ukraińcy silnie się umocnili wzdłuż tutaj tych wioseczek, które się tu znajdują i żadnych zmian tutaj nie mamy. Tak samo na kierunku Kupiańskim. No po przygodach rosyjskich pod Sikiwką, myślę, że wszyscy którzy widzieli, co tu się stało, rozstrzelanie, można powiedzieć, przynajmniej dwóch oddziałów rosyjskich, z czego jeden było bardzo widowiskowy, kiedy dwa czołgi i dwa transportery po prostu zostały rozniesione w pływ na minach oraz dronami. No to nie jest dobra taktyka i na pewno ta taktyka nie przyniesie sukcesu stronie rosyjskiej. Ciekawostka taka też, mieliśmy znowu ostrzały artyleryjskie od północy. Celami były tutaj zgrupowania wojsk ukraińskich, natomiast no, jest to jakaś tam ciekawostka, prawda?
Zobaczymy, czy to jest tylko po prostu takie działanie pozorne, czy może ma coś sobie więcej, czy może po prostu to w ramach ostatnich wydarzeń w Białgorodzie, które miały miejsce, po prostu powiedział, no zróbcie coś, więc chociaż postrzelali. Sam Charków oczywiście też był obkładany ostatnio rakietami. Co ciekawe, zobaczcie, tutaj w Białgorodzie jest blisko strona rosyjska, zareagowała na ostatnie działania i postanowiła przygotować schrony przystankowe, tak chyba można to nazwać. Tutaj możecie sobie zobaczyć na zdjęciach, jak to wygląda. Jakby tak się zastanowić, co to może nie jest takie głupie, bo ludzie na mieście w razie bombardowania no, muszą się gdzieś schronić, a przystanki autobusowe są często rozmieszczone, są małe, łatwe do zabudowania, czy takimi blokami betonowymi, czy też workami z piaskiem. Może się to wydawać na początku działaniem takim, wiecie, no nieprzemyślanym. Ale jak to mówią, no, po prostu każda prowizorka działa najdłużej, więc może to mieć sens. To już taka może ciekawostka na koniec, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Zobaczymy, czy będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimiś zmianami w przyszłym tygodniu. No, minął czas świąt, natomiast no, dalej są mrozy. Być może trwa właśnie rotacja wojsk rosyjskich. Zobaczymy, jak będzie tutaj miała też się tutaj rozwijała sprawa tego wsparcia dla Ukrainy ze strony zachodniej, z Stanów Zjednoczonych, no bo bez tego Ukraińcy długo pociągnąć nie są w stanie. Mamy też, zobaczcie tutaj, ciekawostka taka, nagrany krótki filmik z pewnego zgrupowania rosyjskiego. Widzimy, że ten filmik jest raczej z czasu obecnego, no bo to jednak tutaj mamy teren pokryty śniegiem. Są jakieś informacje, że to zgrupowanie było nagrane tutaj gdzieś na północ, w okolicach właśnie w rejonie białgorodzkim, w okolicach Charkowa. Natomiast czy to jest prawda, tego nie wiemy, trudno stwierdzić. Nie jest to jakaś rzecz, którą na pewno mogliby się Ukraińcy obawiać, bo tutaj co widzimy? No to widzimy prawdopodobnie brygadę jakąś zmechanizowaną, która pewnie gdzieś odpoczywa w marszrucie i dalej będzie podążała na front i go albo łatać, albo może rzeczywiście będzie wykorzystana w jakimś jednym miejscu. Dobrze, słuchajcie, ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Wiem, że nie wszystko jest idealne. Wiem, że czasami niektórzy tutaj zarzucają, że może za szybko mówię, ale no, chyba staram się mówić wolniej, natomiast no, nie przesadzajmy. Natomiast jest do mówienia no dużo, także ten materiał też musi trochę trwać w takim przypadku, za co niecierpliwych trochę przepraszam. Zapraszam na kolejne filmy na kanale, także inne, nie tylko te z relacje tutaj z frontu. Myślę, że jest sporo tutaj ciekawych filmów, na przykład też o rosyjskim uzbrojeniu, które często jest używane przez obie strony, jak na przykład wyrzutnie przepędnicze TOR, czy też artyleria. Dziękuję i do usłyszenia.